ogłosimy wyniki eliminacji. W eliminacjach, drodzy kochani, startowało 14 osób. Organizator z jury zadecydowali, że rozwiążemy... Co się, kurwa, patrzysz? Jebany, przyjechał i się, kurwa, rządzi. Dobra, mordeczki, tak zadecydowaliśmy... Mordo! Dziękuję. Tak zadecydowaliśmy, że jako, że jest 14, nie chcemy krzywdzić, czy też chcemy, żeby była dłuższa bitwa, po prostu robimy tak, że dwóch zawodników z eliminacji automatycznie wchodzi do ćwierćfinału, a reszta będzie musiała o to powalczyć w 1/8. Dwoma zawodnikami, którzy z miejsca wchodzą do ćwierćfinału za najlepiej nawinięte eliminacje, jest to Koro i Seb. Wielki hałas dla obu panów! Nie, nie rozumiemy się. Wielki hałas dla obu panów! No kurwa, i tak się reaguje. A teraz czytam pozostałą szóstkę rozstawionych i ósemkę nierozstawionych. Szóstka rozstawionych następująco. Jest to Bebe, Shuti, Kuki, Kat, Bajo i Domiś. Hałas dla rozstawionych! Coś tam już, kurwa, żyjecie, propsuje. Teraz ósemka nierozstawionych. Będzie to Lejto, Kole, Olsen, Rybson, Michał, JJ i Gabryś. Hałas! Teraz zaproszę do siebie pierwszego rozstawionego, żeby wylosował sobie przeciwnika. Zapraszam do siebie Bebego. Siemasz, Bebs. Locuj numer od 1 do 6. Dobrze, no to trafił. Gabryś, zapraszam na scenę numer 6. Zawalczysz z Bebe. Przypominam zasady 1/8. Zasady 1/8 wyglądają następująco. Dostajecie oddzielne tematy raz po 45 sekund, a potem każdy po razie 30 sekund bez tematu. Piąteczka, powodzonka są. Nary pokazujemy. 3, 4. 3, 4. Zacznie Gabryś. Gabryś, tu masz mikrofon, sprawdź, czy działa. Raz, jo. Jo, zajebiście, działa. Numerek tematu, czy pierwszy wol? Pierwszy wol. Twój temat na walkę w 1/8 to nie dla dzieci. DJ Gretu, beat. Nie dla dzieci, ale ty jesteś szmata. Jak to nie dla dzieci? Przecież mam hype, mało lata. Dokładnie tak, ej, właśnie tak. Teraz dopierdalam dobry rap, dokładnie tak. Ja ciebie, Bebe, nie lubię. Na bitwach wychodzi ci tak samo chujowo jak na YouTubie. Dokładnie tak, ej, masz tu pierdol. To rozmowy z freestylowcami, możesz rozmawiać ze mną. Dokładnie tak, teraz nie wiem, czy załapiesz. Nie idź na YouTubie, może spróbuj naszą łapie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, to będzie jedno ale. W sumie wyjdzie na to samo, bo dzisiaj chuja pokazałeś. Dokładnie tak, teraz kurwa sprawdźmy. Tak bardzo, że aż musi ze mną walczyć. Dokładnie tak, ej, ja tutaj sprawiam cuda. Ale ze mną chyba ci się kurwa nawet nie uda. Cały czas nie dla dzieci, sprawdź kotuś. Ta bitwa jest dla... kurwa, jest jak Media Markt. Bo nie dla idiotów, czyli dla ciebie. Wow, czyli dla ciebie jeszcze. Dobra. Tak. Twój temat dla Bebego to seks, narkotyki i biblioteka. Dobra. Nie idzie mi YouTube, powiem ci teraz stara. Szkoda frajerze, że każdy na publicę zrobił hałas. Czyli każdy mnie zna, lecę na wersie. Wiesz, za Webson i cię tu rozpieprzę. Właśnie taki patrz, głupi strodzie. Zaproszę cię w 758 epizodzie. Wtedy kurwa zrobisz progres z szmatą. Wiesz, za Webson, jestem jak narrator. Właśnie tak zarobisz na freestyle'u, frajerze. Jedyny hałas w twojej kurwa życiowej karierze. Jebany śmieciu, daję wersy. Wiesz, za Webson i tu jestem najlepszy. Naszą łapie jadeś ci, no. Tak bym cię ruchał, że mój penis by ci kurwo przeszedł na wylot. Wow. Właśnie tak, wiady ci szkoda, oglądasz moje wywiady, sam czeskiemu byś robił loda. Jest, ooo, oh. Zmiana bitu, bez tematu, po 30 sekund, DJ Grey to beat. I napierdaj się, panowie.
mówił, dorobili się moi rodzice. Właśnie tak, teraz ja tak to czuję. Ty chciałbyś przebić mnie swoim chujem. Dokładnie, teraz ja jestem duży. Ja cię tak nie przebiję, że ci kurwa wyjdzie z buzi. Dokładnie tak, wyjdzie ci z buzi. Dowiesz się, że nie wszystko smakuje płatkami róży. Dokładnie tak. Yo, yo. Dokładnie, jesteś chujowy, to nie opinia, a fakty. A róże to kurwa pasują takim jak ty. Dobra, ostatnie wejście. Dobra. Wow! Ale masz dużego chuja, lecę tutaj z wersem. Patrzę, mały chuj. MZM, właśnie tak napierdzielam sobie znowu. Wiesz, obecny i tutaj jadę za sobą. Na bluzie chaos, jak daję wokale. Co do progresu, będziesz dobry za rok. Stary, właśnie taki rzucam sobie wersy. Wiesz, za Benson i tu jestem najlepszy. Właśnie taki ziomuś daje niezłe spontany. Twojego freestyle słucha, twój stary, pijany. Bo nie może tego zrobić na trzeźwo. Wiesz, za Benson i tu lecę z wersą. Właśnie tak, patrz, to rym jest ubogi. Ja jak Rafonik, tylko że ci połamie dwie nogi. Lublin, jak się podobało! Umiecie robić hałas, to teraz jeszcze raz o hałas poproszę, tylko dla konkretnych zawodników. Czy uważacie, że na ćwierćfinał zasłużył Gabryś? Czy może bardziej zasłużył Bebe? No publika jakoś moim zdaniem przynajmniej porówno. Zaproszę Gabryś tutaj, żeby sędziowie mieli jasność. A panowie, nary pokazujemy ręką, a czym kurwa nogą? 3, 4, dogryweczka. Panowie, dogryweczkę zrobimy 2 razy po 30 pod jeden temat. Zaczyna Bebek, gdyż on kończył. Grej tu sobie szuka tematu, a wasz temat to pączki z miłością. Dobra. DJ Grej tu beat. Dobra. Dwa razy po 30, panowie, przypominam. Pewnie. Dobra. Dobra. O. Cię widzę bez szapki, patrz to zrobię. I od tego ci się dawno chyba pojebało w głowie. Bo ta dogrywka. Wjeżdża Benson i patrz jak daję tutaj freestyle. Jestem jak Webli, lecę na majce. Ty chyba nie wiesz młody co to tłusty czwartek. Właśnie tak, wjadę gości. Ty będziesz jak pączki z moim nadzieniem miłości. Właśnie tak, i napierdalam zdrowo. Wjeżdża Benson i tu, lecę tu za sobą. Zjesz mój pączek miłości. Jadę ziom i będziesz miał na głowie pierwszy wąs. Ho-ho! Zmiana pączki z miłością, Gabryś, go! Pączki z miłości, teraz sprawdź wersy, synku. Widzę, kurwa, że już jesteś po kilku. Właśnie tak, teraz weźcie to, sprawdźcie. Lepiej być takim, niż być ulańcem. Dokładnie tak, teraz bez obłudy. Lepiej być ulańcem, niż kurwa być chudy. A czy na odwrót? A teraz ja tu zrobię rozkór. Chciałeś mi jak Rafonik złamać nogi ściero. Ja ci złamałem serce, jak powiedziałem, że jestem hetero. Pięć! Zmiana! Właśnie tak, teraz to robię po całości. Podziękuj kurwa za dogrywkę z litości. Bebe odpowiada. Dobra. Nie dziękuję. Właśnie tak, nie dziękuję, powiem ci człowieku. Też bym dostał hałas, jakbym wyglądał tak jak ty, czyli 10 lat temu. Właśnie tak, rzucam wersy. Wjeżdża Benson i patrz, ty ziomuś się rozpieprzy. Właśnie tak, ziomuś sprawdź mnie. Jestem ulany, szkoda, że na siłce biorę cię na każdą partię. Właśnie tak, bo powiem ci ziomalu i łydki cię zginam pod kolanem. Właśnie tak, zgniatam ci głowę jak arbuza. Gabryś, kurwa, mnie tutaj nieźle wkurzasz. Właśnie tak, rozkładasz ręce Lebiego. Co to chudsza, kurwa, wersja Kukiego? Wow! Ostatnie wejście, Gabryś! Wow. Mówiłeś o arbuzie, teraz sprawdź to, kotku. Jesteś jak on, bo jesteś, kurwa, miękki w środku. A twardy na zewnątrz, dlatego taki głośny. Cały czas teraz weź to rozkmin. Dokładnie tak, rozpierdalam takie pizdeczki. Było arbuzi, ja ci teraz strzelę z pestki. Dokładnie tak, teraz sprawdź, opcja gruba. Jak peski mogę cię wypluwać.
jak arbuz, teraz sprawdź synu, bo po tej walce będziesz kurwa czerwony ze wstydu. Na swojej twarzy, a właśnie tak, dopierdam teraz dobry rap, dokładnie tak. Leszczu, ja nie nawinę jak ty wtedy, że mam 5 centymetrów. Właśnie tak, ten wers był chujowy jak ty. I na nim skończysz, dziękuję! Lublin jak dogrywka! O kurwa, wam się bardziej podobała niż mnie, ale zajebiście! Czy w dogrywce i tylko w dogrywce lepszy był Bebe? Czy może jednak lepszy był Gabryś? Publika zdecydowana, zobaczymy jak jurorzy, gdyż to oni mają ten prawomocny wyrok. Panowie na ry, 3-4. Gabryś jest w ćwierćfinale, ale przejebany hałas dla Bebego! A je.